Zadanie numer 2 z egzaminu ósmoklasisty. Jak my tutaj mamy? Mamy obliczyć wartość wyrażenia, czyli 5 siódmych minus 2 siódme razy minus 3 drugie. To się równa. Pamiętacie kolejność wykonywania działań? To trzeba z tego skorzystać. Czyli mnożenie jest przed odejmowaniem. Więc skracam 1 i 1. I mam 5 siódmych. Minus z minusem daje mi plus. 1 razy 3 jest 3. 7 razy 1 jest 7. 5 plus 3 jest 8 siódmych.